Ostatni, 9 odcinek. Zobaczcie, jak wyglądają nasze dwie inwestycje, dwa domy w województwie wielkopolskim i w województwie mazowieckim. A już teraz oddajemy głos Zygmuntowi. Ach, ładnie w tej Łęczycy, ale to nie jest ta Łęczyca bliżej Łodzi, związana z diabłem, ten słynny diabeł łęczycki. To jest Łęczyca blisko Poznania. I właśnie tutaj śledziliśmy i asystowaliśmy przy budowie niedużego domu, 143 metry kwadratowe. Dom jednorodzinny, 2 plus 2, idealny. W zasadzie w tej chwili rodzina już mieszka. Oczywiście trwają jeszcze pewne prace wykończeniowe, pewnych drobiazgów brakuje. Za chwilę zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Na razie sama budowa, sama fasada, to co widzę na zewnątrz wygląda super. Sprawdźmy, jak jest w środku. Zapraszam. A teraz sami będziecie mogli zobaczyć, jak prezentuje się nasza inwestycja w Łęczycy. Cały dom, cała inwestycja w programie Remont na 5+, 9 odcinków, prowadzący Filip Kuczyński, Łukasz Lau i Zygmunt Heizer, który wszystko spinał. Zobaczcie wszystkie detale i zobaczcie, jak prezentuje się dom marzeń dla naszych inwestorów od programu Remont na 5+. Podsumowanie zaczniemy od sypialni i od naszego pierwszego partnera, czyli od łóżka. Firma Laverto, bo to ona jest z nami od początku we wszystkich inwestycjach. Sypialnia w domu w Łęczycy, budowę którego pilotujemy, prawie gotowa. Najważniejszy element sypialni? Łóżko. Łóżko Laverto. Wygodne, miękkie i praktyczne. To łóżko otwierane jest zarówno od przodu, jak i z boku. Tam jest miejsce na pościel, tam jest miejsce na to, żeby coś tam włożyć. Podwójny materac. Jeden materac to jest materac, który jest wbudowany w to łóżko. Drugi materac przychodzi na wierzch, dzięki czemu no naprawdę jest bardzo, bardzo wygodnie. Fantastyczny i estetyczny zagłówek. Naprawdę na takim łóżku można się nieźle wyspać. I kolejne bardzo ciekawe pomieszczenie w Łęczycy to jest oczywiście łazienka. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę Państwa na trzy elementy. Po pierwsze to jest prawdziwy, żywy mech. Ten mech żyje. On odżywia się wilgocią, której nie brakuje w łazience. Jest ekologiczny, naprawdę wygląda fantastycznie, oczyszcza powietrze. Drugą rzecz, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jest oświetlenie, firma Zoomaline. To jest zarówno to oświetlenie górne, tradycyjne, jak i bardzo ciekawe, wiszące lampy, które tworzą trochę taką niezwykłą, lekko przemysłową atmosferę. No i jeszcze lustra, które powiększają te powierzchnie. Oczywiście umywalki są dwie, lustra również dwa. Te lustra to firma Alfaram i całość naprawdę robi znakomite wrażenie. Z jednej strony te szarości, trochę taki przemysłowy charakter, z drugiej strony mamy ten niesamowity mech, który tak dodaje trochę ciepła i natury tej łazience. Byliśmy odpowiedzialni za dwa etapy. Jedna była izolacja dachu i było to wykonane metodą izolacji natryskowej pianą PUR. Wykorzystaliśmy pianę Crossy Natic Soft, którego jesteśmy autoryzowanym wykonawcą. I drugi etap, który wykonywaliśmy, to była izolacja stropu i tutaj wykonywaliśmy metodę naddmuchową z wykorzystaniem włókna drzewnego sztejkocel. Czy wszystko poszło gładko, nie było żadnych problemów, nie było żadnych niespodzianek? Bo to czasem się zdarza, jak to na budowie.
Wykonane było wszystko tak naprawdę zgodnie z naszymi założeniami. Też wszystkie firmy, które jakby przed nami wykonywały pracę, przygotowywały poddasze, zgodnie z naszymi wytycznymi wszystko fajnie zrobiły, także wszystko nam przebiegło naprawdę sprawnie i zgodnie z naszymi założeniami. W domu w Łęczycy nie wszystko jeszcze gotowe, ale w pokoju dziecięcym są już meble piękne, estetyczne. One za chwilę zostaną tu ustawione tam, gdzie mają być, meble firmy Pinio. A tu proszę, niby wszystko jest, a brakuje jednej rzeczy, czyli listwy przypodłogowe. Listwy przypodłogowe. Tak. Tym zajmuje się firma Dolken. Tutaj do tego budynku zostały, do tych pomieszczeń, zostały wybrane takie bardzo proste. Listwy Kubu. 60 dokładnie, w kolorze RAL 9003. Jest to listwa z polipropylenu. W środku ma HDF. Na dole ma uszczelki, u góry ma uszczelki. Uszczelki pozwalają nam wyrównać po prostu jakieś tam nierówności na ścianach. W jaki sposób montowane są te listwy? Listwy są montowane na klej termotopliwy. Zastosowanie jest też specjalna ukośnica, która pozwala nam wyciąć narożnik zewnętrzny i wewnętrzny. Poziomujemy ją, zabezpieczamy. Prosty sposób. Wyciągamy. I mamy narożnik zewnętrzny. Proszę zobaczyć, że tutaj jest lity materiał. Kąt 90 stopni, tak. Wycięty, składa się, proszę bardzo, i tutaj utrzymujemy ciągłość tego materiału pokrywającego. Znakomity patent, super. Wygląda to estetycznie i bardzo praktycznie, dlatego że brud się tutaj... Brud, woda, wilgoć nie powchodzi, nie pouszkadzamy od zabawek jakichś albo od odkurzaczy, od mopów, czegoś takiego. I listy będą wytrzymały na lata. Prosta rzecz, a genialna, bo wszystkie genialne rzeczy są proste jak ten kąt 90 stopni. Fajne krzesło. Sprawdźmy. I wygodne. Fajne krzesła. Tak właśnie nazywa się firma, która produkuje te krzesła. Wygodne. Dodatkowo u naszego inwestora zrobiliśmy warsztat samochodowy, to znaczy zrobiliśmy mu podłogę. Ale posłuchajcie jaką. To jest pan Michał Kursadowicz, firma MP Interio. Firma, która specjalizuje się w podłogach technicznych, tak można powiedzieć? Tak. O waszej specjalizacji? Specjalizujemy się w posadzkach żywicznych, głównie dekoracyjnych, ale też zahaczamy o tematy takie lekko przemysłowe. No właśnie, co mamy tutaj, jaką posadzkę, co tutaj zastosowaliście? No to jest posadzka o właściwościach przemysłowych, ale mimo wszystko dekoracyjna. Ona bardzo ładnie wygląda, muszę powiedzieć, bardzo ciekawie. Trochę jak kamień taki łupany, super. Tak, ten efekt dekoracyjny uzyskaliśmy przez zasyp z dekoracyjnych płatków. Na to jeszcze poszła bezbarwna żywica. No widzieliśmy, ja widziałem na filmie, jak to się robi, rozprowadza się tą żywicę po tym, jak już są te płatki nasypane. No technologia bardzo ciekawa. Ale nie jest skomplikowana wbrew pozorom. Jakie właściwości ma tego typu podłoga? Gdzie ją można stosować? Tak jak tutaj w warsztacie, na pewno będzie odporna na różnego rodzaju benzyny, smary, oleje. Ma pełną odporność na promienie ultrafioletowe, także to, że użyliśmy sobie jaśniejszych płatków, nie będzie skutkowało tym, że one zżółkną. Pełen komfort i wygoda, czyli kanapa firmy SLF24. Znakomity materiał i przede wszystkim wygoda. To są cechy tych kanap. Jak zmieniła się, czy zmieniała się moda na kominki w ostatnich latach? Czy w tej chwili są to nowoczesne, przeszklone, funkcjonalne, czy nadal takie tradycyjne? No jak najbardziej tutaj od dziecka tak naprawdę jestem w branży kominkowej. No to zawsze była taka belka, piaskowiec, marmur. Ten kominek był taki duży, monstrualny można powiedzieć w salonie.
a obecnie jest to tak naprawdę taki minimalizm. Standardowe są te kominki dość mocno. Natomiast jest to, co się zmieniło, to jest takie boczne przeszklenie, czyli większość kominków obecnie, tak jak kiedyś była z prostą szybą, tak teraz mamy boczną i frontową szybę, więc to przeszklenie, tak jak tutaj pan wspomniał, jest większe. A naszemu prowadzącemu spodobała się ta roślinność. Zobaczcie, jaka ona bujna i piękna. Jest i najważniejsze pomieszczenie w domu, czyli kuchnia. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Kuchnia w Łęczycy, nieduża, bardzo ładna, bardzo ciekawe płyty, ciekawe rozwiązania. Pani Anito, ale czy ta kuchnia jest funkcjonalna? Zdecydowanie zadbaliśmy o to, żeby funkcjonalność była tutaj. Pokażę na przykładzie, jak zostały rozmieszczone odpowiednie sprzęty. Bo w zasadzie nic nie widzimy, widzimy ścianę, widzimy witrynkę. Zabudowa wysoka. Ja wiem, że tutaj w tej zabudowie wysokiej ukryte jest wejście do dodatkowej spiżarni. Mamy lodówkę, ale dodatkowo, jeżeli chodzi o strefę przechowywania zapasów, to zadbaliśmy o to, żeby pod ręką był system cargo, to jest PK Dispensa. Cargo po to, żeby gotując mieć te najczęściej używane... Czyli nie musimy sięgać gdzieś tam wysoko, głęboko. Nie musimy nurkować w szafkach, w głębokich szafkach i szukać produktów. Albo nawet iść gdzieś do spiżarni po to, co używamy najczęściej. Czyli szafkę sobie wysuwamy, a jak niepotrzebna, to ją chowamy. Tak. Sama się chowa. Największą zaletą takiego carga jest właśnie to, że jednym ruchem zyskujemy dostęp do całej zawartości. I dodatkowo mamy wgląd w to, bo tutaj te ażurowe kosze powodują, że wszystko widzimy, więc taki mały front... Praktyczne, funkcjonalne, estetyczne. Jasne. Właśnie zadbaliśmy o to, żeby każdy element tej kuchni, każda przestrzeń w tej kuchni była zagospodarowana. Kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę w domu w Łęczycy, to jest podłoga. Ta podłoga wygląda po prostu znakomicie. Te panele wyglądają jak naturalne, autentyczne drewno. A to są panele z tworzywa. Panele, które tutaj znalazły się dzięki firmie Vinyl Tech Lab. Myślę, że zarówno właściwości tego materiału, jak i wygląd to naprawdę pierwsza klasa. Zygmunt bacznie się przygląda szczegółom, a zwłaszcza tym lamelom. Widocznie mu się bardzo to podoba. A jak ocenia tą naszą inwestycję? A druga nasza inwestycja w programie Remont na 5+, w 9, ostatnim odcinku, to Czeczotki. Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym. Zygmunt już troszeczkę opowiedział o naszych partnerach, a teraz zobaczcie, jak one pięknie się wkomponowały w tą całą przestrzeń tego domu. Genialne łazienki, podłogi, ściany, lampy, wszystko zresztą. Sami zobaczcie, jak było i jak jest. No i wszystko prawie gotowe. Jest kominek, nic tylko rozpalać. Zresztą pierwsza próba, jak widzicie, już była i powoli można się tutaj wprowadzać. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy współpracę, wydawało się, że zrobimy tylko dół tego domu, ale okazało się, że poddasze jest na tyle wysokie, na tyle funkcjonalne, że warto je zagospodarować. I tam właśnie zastosowaliśmy ocieplenie natryskowe, potem oczywiście klasycznie karton, gips, wykończenie całego tego pomieszczenia na górze, które okazuje się, że jest fajnym pomieszczeniem do wykorzystania, choćby na takie towarzyskie spotkania. A co tutaj na dole? Na dole przede wszystkim ten duży sal
salon, sztukaterię, oświetlenie, które tworzy bardzo ciekawy nastrój tego pomieszczenia, bo to zarówno lampy, jak i oświetlenie liniowe. To oświetlenie liniowe zresztą tak samo jest w łazienkach. Łazienki są dwie. Jedna większa łazienka, łazienka dla gospodarzy, ale również dla gości umieszczona dosyć blisko tutaj tego salonu. Łazienka wykończona ciemnymi płytkami, piękne elementy wykończeniowe i również to oświetlenie liniowe, które nadaje bardzo ciekawy charakter temu pomieszczeniu. Dalej mamy sypialnię. Kolejne pomieszczenie to jest garderoba, taka trochę połączona z pokojem gościnnym i wreszcie pokój, w którym będzie mieszkać córka gospodarzy. Pokój jaśniejszy, pokój ładnie urządzony. Zaraz za tym pokojem jest osobna garderoba. A na Czyczotkach Zygmunt porozmawia z partnerem od drzwi loftowych, bo na tej inwestycji mamy aż ich trzy. Fajne drzwi. Producentem tych drzwi jest firma Galakor z Opoczna. No i tak się przypadkowo zupełnie składa, że jest przedstawiciel tej firmy. Paweł, witam cię. Dzień dobry. Szkło to jest domena waszej firmy. Co produkujecie, czym się zajmujecie? Produkujemy drzwi wewnętrzne, rozwierne, jak i przesuwne, ale także i lustra w ramach aluminiowych. Mogą być również wykonane w takim stylu, z takimi szprosami. To znaczy, mógłbym sobie zamówić tutaj drzwi lustrzane. Akurat w drzwiach rozwiernych lustra nie zastosujemy, ale w drzwiach przesuwnych już tak. To są klasyczne takie drzwi otwierane na zawiasach. Wiadomo, natomiast drzwi przesuwne, o to chciałbym zapytać, w jakich sytuacjach te drzwi należy stosować, jakie są plusy takich drzwi? Drzwi przesuwne montujemy i stosujemy w sytuacji, kiedy brakuje nam miejsca, jest konflikt z jakimś przedmiotem, z szafą, z komodą. No i tutaj mamy bardzo jasne pomieszczenie, tutaj będzie mieszkała córka gospodarzy, lawerto, łóżko kolejne, bardzo wygodne, takie przystosowane dla potrzeb młodych ludzi, krzesła, które będą tutaj w tym pomieszczeniu. W tym miejscu zresztą znajdzie się biurko. Trochę elementów oczywiście wyposażenia brakuje. Idziemy dalej. Dalej mamy garderobę. Tutaj jeszcze nie ma szaf, tak? Tutaj będzie zabudowa po lewej i po prawej stronie. Tutaj będzie garderoba służąca córce, która tutaj będzie mieszkać. No i osobna łazienka. Również wyposażenie firma Rea. Oświetlenie już gotowe, oświetlenie liniowe. Łazienka, tak jak mówiłem, dosyć ciemna, ale przez to oświetlenie ona zyskuje ogromny walor, robi się takim bardzo ciekawym i praktycznym pomieszczeniem. Patrzcie, jakie piękne poddasze użytkowe. Na początku w tej klatce schodowej miało nie być tego oświetlenia, ale zostało dołożone i bardzo dobrze. I generalnie tutaj jest bardzo jasno. Przez te okna dachowe wpada bardzo dużo światła. Właściwie tutaj prawie wszystko jest już gotowe. To pomieszczenie miało być taką trochę graciarnią, ale jak widzicie, udało się uzyskać całkiem fajną przestrzeń do tego, żeby zrobić chociażby spotkanie towarzyskie. Nie wiem, można postawić stół bilardowy i grać w bilarda. Coś, czego miało nie być, nabrało fajnego charakteru. Wszystkich, czy prawie we wszystkich pomieszczeniach jest sztukateria. Ta sztukateria też nadaje charakter tym pomieszczeniom, produkowana przez firmę E-Sztukateria. Te ściany przez to nie są takie gładkie, one tworzą pewną strukturę i znakomicie wyglądają wkomponowane we wszystkie pomieszczenia. Myślę, że na tym etapie to jest miejsce, które jest nowoczesne, piękne, przyjazne i dobrze wyposażone, a dzięki naszym partnerom.